Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Mielnik i zapraszam Was do materiału, w którym odpowiem na pytanie, jaki smartfon do 1500 zł wybrać. I to nie będzie typowa odpowiedź, top 5, top 4, top 3 i tak dalej. Raczej narysuję Wam pewien krajobraz, w którym możecie się poruszać i powiem o smartfonach, nad którymi warto się zastanawiać, a także co nieco o tych, które być może nie są warte Waszej uwagi, a przynajmniej nie do momentu, w którym porządnie nie stanieją. Zapraszam do oglądania. Jeszcze zanim zacznę właściwe polecanie tych urządzeń, muszę przyznać, że wybór w tym segmencie jest dość skomplikowany. Jak nie podobieństwa w wyglądzie, jak na przykład między Samsungiem Galaxy A53 a A33, to podobieństwa w nazewnictwie i też czasem pewne modele z ubiegłego roku są lepsze, ale nie są dostępne, a może będą jeszcze dostępne w kilku egzemplarzach. Tak czy inaczej, nie jest łatwo poruszać się w tym segmencie cenowym, dlatego pozwólcie, że będę Waszym przewodnikiem i powiem Wam co nieco o urządzeniach, które do 1500 zł wydają się być opłacalne. A zaczniemy od tego, które trzymam aktualnie w ręce, bo szykuję o nim materiał, Poco X5 5G. Jasne, gdzieś tam w sieci na pewno znajdziecie w porównywalnej cenie Poco X4 Pro 5G i wtedy będziecie mieć szybszą ładowarkę, aparat 108 megapikseli zamiast 48. No i w sumie będziecie mieli tak naprawdę do czynienia z telefonem bardzo podobnym właśnie do Poco X5 5G, a ten na pewno kupicie w cenach poniżej 1500 zł, ba, nawet w wariancie 8 256 GB. Więc jeżeli potrzebujecie z jakiegoś powodu dużej ilości pamięci, to zdecydowanie jest telefon, na który warto zwrócić uwagę. Poza tym jest on w znacznej mierze bezproblemowy, to znaczy tu jest oczywiście tworzywo, ale na tyle solidne, by nie było z tym problemu. Zresztą producent od nowości daje etui. Mamy też boki wykonane podobnie z plastiku i szkło Gorilla Glass 3. Jasne, w Poco X4 Pro 5G mamy Gorilla Glass 5. To jest telefon sprawny, Snapdragon 695, procesor z ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu dobry. Po pierwsze, obsługuje tę sieć 5G. Po drugie, radzi sobie z grami na ustawieniach średnich, może wyższych, jeżeli macie jakiś mniej wymagający tytuł. Nie wygląda to źle. Zwłaszcza, że mamy tutaj solidny ekran AMOLED o odświeżaniu do 120 Hz, rozmiarze dość sporym, 6,67 cala. Rozdzielczość Full HD+, myślę, że wszystko, czego potrzeba do szczęścia, tutaj tak naprawdę jest. Mamy w końcu słońce w Polsce i faktycznie w słoneczny dzień ten telefon też jest na tyle jasny, by bez problemu odpisać na SMS-a. Znajdziemy tu gniazdo tkawkowe, ale znajdziemy też na przykład port podczerwieni. Zdjęcia są ok, to znaczy nie spodziewajcie się fajerwerków. Akurat po tym telefonie myślę, że nie, bo są inne, bardziej fotograficzne urządzenia, o których powiem później. Ten po prostu wypada ok. Przynajmniej jeśli chodzi o główny obiektyw, bo reszta tam, no, 1,5-2 dni na jednym ładowaniu są jak najbardziej w Waszym zasięgu, dlatego Poco X5 5G zasługuje na polecenie. Jeszcze parę miesięcy temu myślałem, że będę tutaj mógł polecić Samsunga Galaxy A34, że będzie on na tyle sensownie wyceniony, by faktycznie dało się kupić właśnie ten smartfon do około 1500 zł. Prawda jednak okazała się nieco inna. Samsung radykalnie podniósł ceny serii A. W związku z tym nie będzie Was stać na Galaxy A34, ale możecie sobie kupić na przykład Galaxy A53 albo A33 z ubiegłego roku. I w tej sytuacji oczywiście jest jasna, jeżeli macie możliwość, dopłaćcie do A53 5G. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie macie, to na pewno poniżej 1500 zł w polskich sklepach jest teraz Samsung Galaxy A33 5G. I w dalszym ciągu jest to solidna propozycja. To jest jeden z niższych telefonów w tej klasie cenowej, który ma gwarancję aktualizacji systemu jeszcze przez 3 lata, tak więc całkiem sporo i to jest naprawdę coś, za co warto pochwalić Samsunga. Podobnie jak warto pochwalić go za to, że na przykład daje w obiektywie głównym optyczną stabilizację. To poprawia jakość zdjęć nocnych, to poprawia jakość zdjęć wideo. Te zresztą możemy nagrywać w jakości 4K, co w tej klasie cenowej jest nieoczywiste. Na przykład ten Poco, o którym wcześniej mówiłem, tego nie ma. Z drugiej strony Samsung nie ma ładowarki w pudełku. Przyznam Was lojalnie, jeżeli kupicie ten telefon i będziecie chcieli go szybko ładować, to musicie mieć po prostu rozwiązanie kompatybilne z Power Delivery. Jakie są różnice między A33 a A53 5G? No, one dotyczą głównie ekranu, bo tutaj mamy nieco większy w A53. Ten w A33 ma 6,4 cala, jest to AMOLED z odświeżeniem do 90 Hz, w A53 mamy maksymalnie 120 Hz.
Ale czy to jest tak bardzo Wam potrzebne na co dzień? Wydaje mi się, że nie. Różnica między 60 a 90 jest chyba bardziej odczuwalna niż między 90 a 120. Natomiast jest też parę różnic, na przykład fotograficznych. Główny obiektyw ma 48, nie 64 megapiksele. Rozdzielczość nie gra tutaj tak dużej roli, ale jeśli chodzi o jakość zdjęć, widać pewne różnice, zwłaszcza przy przybliżeniach. Poza tym te zdjęcia wyglądają dość podobnie, bo mamy też identyczny procesor Exynos 1280. Całkiem mocna jednostka, ona była dość krytykowana, na szczęście nie jest to tak zły procesor, jak mogłoby się wydawać. I te telefony w większości przypadków po prostu działają. Ba, jestem nawet skłonny zaryzykować stwierdzenie, że w przypadku Samsunga Galaxy A34 nowy procesor nie jest na tyle dobry, by uzasadnić sobie dopłatę względem A33. Samsungi Galaxy A33, A53... W przyszłości zapewne A34 i A54 powinny być rozsądnymi wyborami w segmencie do 1500 zł. A, bo bym zapomniał, te telefony mają certyfikat wodoodporności w standardzie IP67. Tak więc zwykłe zanurzenie przez krótki moment na pewno nie będzie im straszne. Teraz szykujcie się na skomplikowaną nazwę OnePlus Nord CE2 5G. I w tym miejscu nie polecam Wam OnePlusa Nord CE3 Lite 5G, który wyszedł nieco wcześniej. Jest on modelem ciekawym, ale też mocniej kompromisowym niż właśnie na przykład ten CE2 5G, więc Lite'ów od OnePlusa raczej nie bierzcie, ale możecie zdecydować się na OnePlusa Nord CE2 5G, który jest telefonem, myślę, całkiem zgrabnym, nie waży za dużo, 173 gramy, a ma ekran 6,43 cala, jest to matryca AMOLED z 90 Hz odświeżaniem i wypada bardzo dobrze, jeśli chodzi o kolory, tutaj ponownie rozdzielczość Full HD+. Ale ta żywość AMOLED-a przede wszystkim jest tym, na co warto zwracać uwagę. No i tutaj zabezpieczono front panelem Gorilla Glass 5, więc jest trochę lepiej. Jeżeli chodzi o specyfikacje, MediaTek Dimensity 900 jest procesorem, który nie jest może najmocniejszy, natomiast ten telefon wygląda dość sprawnie. Mam wrażenie, że gdzieś OnePlus po prostu się postarał, żeby to urządzenie działało dobrze, albo ta nakładka, która tam się znajduje, niby Oxygen OS, ale już tak naprawdę trochę Color OS od Oppo. To wszystko działa w porządku i myślę, że tyle powinno Was obchodzić, a nie rozważanie, jak coś się tam nazywa. Jest to jednak smartfon, który pracuje najdłużej na jednym ładowaniu, ale ma ładowarkę o mocy 65W, tak więc 35 minut i ten akumulator 4300 mAh jest w stanie napełnić się dość szybko, na pewno o wiele szybciej niż w porównaniu do konkurencji w tej klasie cenowej. Jeżeli macie jakieś mocne preferencje dotyczące oglądania seriali, zwłaszcza w standardzie HDR10, ten telefon też nie będzie dobrym wyborem, bo pojawiają się problemy z wyświetlaniem materiałów HDR10+. No i OnePlus tego nie naprawił przez dość długi czas od premiery, tak więc szkoda. Jeżeli OnePlus, to pamiętajcie, Nord CE2 5G, nie Nord CE3 Lite 5G i nie Nord CE, nie wiadomo co jeszcze wymyślą, bez 5G. Ale okej, na razie proponowałem takie telefony pod korek, jeśli chodzi o tę cenę, czyli za około 1500 zł. Zejdźmy trochę niżej, bo tam także są ciekawe propozycje, takie jak chociażby Motorola Moto G82 5G. Ona kosztuje tak mniej więcej 1200 zł i co dostajemy w tej cenie? Smartfon m.in. ze Snapdragonem 695 i z 6 GB RAM-u, więc to jest też całkiem zgrabny zestaw, pozwalający na wystarczającą wydajność w większości zastosowań. Ale to jest też telefon, który ma ekran 6,6 cala, a jest całkiem lekki. Ponownie 173 gramy, waży 16 gramów mniej niż ten Poco, o którym mówiłem na początku. Waży też zauważalnie mniej od większości telefonów, które są w tej klasie cenowej. W tak dużym telefonie udało się zmieścić całkiem porządne głośniki stereo i tutaj już nie ma problemów z HDR10+, więc jeżeli lubicie oglądać seriale, to być może jest to smartfon dla Was. Smartfon broni się fotograficznie w ciągu dnia. 50-megapikselowa matryca wsparta optyczną stabilizacją jest jak najbardziej w porządku. Nocą jednak nie wygląda to już tak dobrze, wydaje mi się, że są to rzeczy związane z oprogramowaniem. A skoro przy tym jesteśmy, mamy tutaj praktycznie czystego Androida. Jest to Android 12 z aktualizacją do Androida 13 i nakładką MyUX, która jest tak naprawdę zbiorem pewnych dodatków nieco zmieniających wygląd systemu, dodających jakieś motogesty typu potrząśnięcie, by włączyć latarkę, ale też nie zmieniających całkowicie oblicza tego systemu, tak więc jeżeli ktoś lubi sobie personalizować po swojemu, to nie będzie tutaj wciśnięty w jakieś ograniczające ramy. Na koniec zostawiłem sobie ciekawy kazus smartfonów Realme, które wyszły naprawdę dawno temu, ale i tak są bardziej opłacalne od wszystkiego, co na razie producent pokazywał. Bowiem jeżeli popatrzymy na Realme GT Master Edition z końcówki 2021 roku, to w wielu aspektach nadal wydaje się on być bardziej ciekawą propozycją niż jakiś Realme 10, bo on na przykład ma większą moc obliczeniową. Snapdragon 778G jest procesorem wydajnym.
jest procesorem wystarczającym i pozwalającym nawet na odpalanie niektórych tytułów na wysokich ustawieniach wydajności. Poza tym mamy tutaj dobry ekran AMOLED 6,43 cala z odświeżaniem do 120 Hz. Nie dziwi mnie, że Realme udało się sprzedać ponad 2 miliony egzemplarzy tego modelu. Ale jeżeli chcecie coś bardziej fotograficznego, bo ten smartfon akurat fotograficznie wybitny nie jest, możecie zdecydować się na Realme 9 Pro Plus. Telefon, który wyróżnia się przede wszystkim tym aparatem, bo matryca tutaj zastosowana to Sony IMX766 w przypadku głównego obiektywu i te zdjęcia, zwłaszcza o rozdzielczości 50 megapikseli, potrafią wyglądać dobrze pod warunkiem, że algorytm trochę nie zeświruje. Ma on tendencję do czynienia niektórych zdjęć zbyt mocno nasyconymi. Ale w tym segmencie jest to naprawdę mały problem, a dostajemy optyczną stabilizację i zdjęcia nocne, jak na tę klasę cenową, są na wysokim poziomie. Obydwa Realme, o których wspomniałem, nie będą czempionami, jeżeli chodzi o czas pracy na jednym ładowaniu, ale obydwa mają mocne ładowarki, 65W w przypadku GT Master Edition, 60W w przypadku 9 Pro Plus, no i właśnie Realme 9 Pro Plus. Pamiętajcie tę nazwę, bo jest także Realme 9 Pro, który ma zauważalnie słabszy ekran, ma problemy z wydajnością i oprogramowaniem. Testowałem go i nie byłem po prostu zadowolony, a 9 Pro Plus jest zdecydowanie bliżej ideału, jeśli chodzi o smartfon, do 1500 zł. Strasznie to zagmatwane, wiem, natomiast zapraszam Was gorąco do przeczytania tekstu na stronie cheek.pl, gdzie można po prostu sobie to wszystko łatwiej usystematyzować. No i oczywiście zapraszam do komentarzy, myślę, że będę w stanie odpowiedzieć na jakieś palące pytania. Pamiętajcie też, że oczywiście możecie subskrybować ten kanał, nikt Wam tego nie zabroni, możecie także zostawić łapkę w górę, jeżeli wideo okazało się przydatne. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!